Chłopaki, jesteście gotowi? Jasne, idziemy. Bierzmy Jesteśmy tylko coś ready. na mordę. Mnie wypada tam jechać bez niczego na mordzie i... Ja już mam. Z tego co wiemy, to tam jest ładne zgromadzenie, ma być zaraz tych wszystkich tych... Jeszcze w sumie może zadzwonię do wtyki, się dowiem w 100%. Ale słuchaj, co się dzieje w tej restauracji? No na razie to nic specjalnego się nie dzieje, siedzą sobie... Ale to co, zgromadzili się wszyscy, tak? No tak można powiedzieć, jedzenie jest, no i co? A ty też tam jesteś? Ja stoję po drugiej stronie ulicy, ukryłem się i po prostu patrzę. Dobra, miałem ci mówić, żebyś poszedł się schować do kibla, bo będzie tam naprawdę kolorowo. Nie wychylaj się. Mam tam wejść czy zostać tam, gdzie jestem nie, w ukryciu? Nie, już zostań tam, gdzie jesteś, nie będziesz Dobra. Się ryzykować. No, hej. Dobra, hej. Leo, masz ty mołotowy? Mam. Okej, okay, Quickie, jesteś gotowy? Macie kamizelki, panowie? To jest szybka akcja, wjeżdżamy, robimy swoje, wyjeżdżamy, nie wdajemy się w żadną dyskusję. W sumie i tak nie będziemy gadać, ale wiecie o co chodzi. Furgony spalić, tak? Wy wierzcie co? Z furgonami, spalcie tą restaurację i spalcie co się da. Panowie, tylko błagam, z głową, okej? Okay? Leo? Oczywiście. Dobra, jedziecie za mną. Ja zaczynam strzelać. Teraz, mołotowy! Do środka, szybko! Git! Furgonetki, szybko, furgonetki! Furgonetki, szybko, zjeżdżamy, dobra, zjeżdżamy! Witam moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. Zaczęliśmy strasznie mocno, bo zaczęliśmy wielką strzelaniną. Zrobiliśmy drive-by, gdzie siedzieli prawie wszyscy, albo może nawet wszyscy Chińczycy, czyli nasi wrogowie. Ale żeśmy to zrobili, kurde. Chłopaki, zwiewamy, ej! Chodź na ośkę! Dobra, jadę. Dlatego za taką akcję chciałbym zobaczyć teraz mnóstwo, ale to mnóstwo łapek w górę. I przede wszystkim mam nadzieję, że zostawiliście suba, bo subem nie przegapicie żadnego takiego odcinku, a ostatnio no dzieje się. A teraz musimy się skupić na ucieczce, bo będzie głośno o tej akcji w mieście, na pewno. Musimy gdzieś schować się. Dobrze wyszło. Klasa, panowie. Ale żeśmy tam wlecieli, co? Dawno... Dobrze wyszło. Dobrze było. Quickie łap to, mi to nie będzie potrzebne. Muszę już ściągnąć tą maskę. Ja też idę zdjąć to z ryja. Ale się podjarałem tą akcją, chłopaki. Nie wiem jak wy, ale... Oh. Żywią, no, jak dostali w czatu. No, fajnie było. Oni w ogóle nie wiedzieli, co się kroi, idioci. Tylko powiem ci szczerze, no... Co? Mam nadzieję, że wszyscy zginęli. Nie wiem, stary, no... Taki był plan, nie? Choć to była trochę improwizacja, ale... No te dwa razy tak dostali po dupie, że nie wiem, czy się podniosą. Zresztą zaraz się dowiem, nie? Dobra. Ten, Quickie, ty sobie ogarnij to wszystko, co z chłopakami mamy. Niestety tamte dwa burrita poszły się paść, ale przynajmniej coś zgarnęliście, nie? Tak, wiem. No, chyba lepiej też będzie... Dzięki ci jeszcze raz. Spoko, to ja dziękuję. Ten, Leo, chyba i tak będzie lepiej, jak się teraz stąd zmyjemy. Będziemy na łączach, stary. Dobra, jasne. No, Quickie, te też... Chcesz spalić te motory, czy co? Nie, no, ej, to jest mój! Zostaw mój, ty, bydlaku. Na mój siadłeś. Nie, dobra, nie, masz rację, to na twój. Dobry miałem. Dobra, wiesz to. Nie no, Quickie, po co masz palić motocykl, no? Po prostu zrób tak, nie, żeby no. go nie rozpoznali. Jasno, dobra. W sumie i tak nie mają to na razie. No, w kontakcie, trzymaj się. W kontakcie, siema. Rzeczywiście, żywioł straszny. Ja jestem podekscytowany. Ostatnio dużo mamy właśnie takich akcji, dużo strzelania i takich niepotrzebnych, znaczy potrzebnych rzeczy zarazem. Patrzcie się, o, ktoś się stoi na dzielnicy od razu. Widzicie, ta dzielnica znowu zaczyna żyć i dzielnica zaczyna się bronić, bo dostarczyliśmy jej na przeciągu dwóch odcinków tyle broni, tyle wszystkiego, że teraz powinien dać radę. O, ktoś do mnie dzwoni. Dobra, mam informację, Halo? Nie? Co siema, się siema. Stary, to co żeś odwalił było megaśnie, naprawdę. A widziałeś? No widziałem, molotowy, wszystko. Naprawdę adrenalina była, co nie? Straszna, no i jak tam w ogóle, ile tam zostało? Ktoś został w ogóle? Nikt nie został, wszyscy padli, ale muszę cię powiadomić, że to nie byli wszyscy, są jeszcze dwie bandy. No dobra, czyli trzeba ich też dorwać. Dasz radę się dowiedzieć, gdzie są i co planują? Jak najbardziej się postaram i się odezwę od razu. Super, bardzo ci dziękuję za pomoc. Nie ma za co. No rozliczymy się jeszcze. Dawaj znać, jak będziesz coś wiedział, w kontakcie. Dobra, trzymaj się. No, ej, ten gościu, widzicie? Na początku był taki speszony, nie wiedział, co powiedzieć tam w zeszłym odcinku bodajże, a teraz jaki pewniaczek podekscytowany, chyba poczuł, z kim ma do czynienia. Bardzo dobrze, tacy ludzie nam się naprawdę przydadzą, taka jak ta wtyka, więc zobaczymy. Teraz w jego rękach jest wszystko, żeby naprawdę dowalić tym Chińczykom. Jeżeli on dowie się, gdzie oni są, to myślę, że
sprawa z Chińczykami zostanie oficjalnie zamknięta. No i jedną bandę Los Santos mniej. Teraz, moi drodzy, jadę do hotelu, bo umówiłem się rano z Franklinem, tak jak mówiłem na wcześniejszym odcinku. Muszę mu dostarczyć samochód, no i zobaczymy, co on z niego zmajstruje. A ja też, kurde, mucham straszny przypał na tym mieście, więc muszę troszeczkę odpocząć i żeby miasto też trochę wychillowało. Naprawdę, ostatnio mamy strasznie dużo tych akcji, żeby to się do nas nie odbiło w negatywny sposób. Jeszcze jedna akcja i naprawdę trzeba na chwilkę zastopować. Widzicie, kolejny dzień przed nami, widzowie. Jedziemy właśnie do Franklina, tak jak wam obiecałem. Jadę się z nim spotkać i dostarczyć mu naszego Mercedesa, tak żeby mógł mi coś w nim tam pozmieniać. Przy okazji muszę zawieźć mu pendrive'a, na którym są dane tego jego brata. Ja nawet nie pamiętam, jak się teraz ten jego brat nazywał, ale chyba Anthony Clinton, czy jakoś tak. No i również mam informacje na temat Benego. W ogóle śmieszne jest to, że nie wiem, czy Franklin nawet wie, za co kiblował jego brat, nie? On kiblował za jakąś tam substancję, tak naprawdę, ale coś tam jeszcze jest w tej kartotece, tylko ja nie miałem totalnie tego czasu sprawdzić, to pewnie już u Franklina zobaczycie, o co chodzi. Dlatego ja tam, widzowie, szybko do niego jadę, a wy, jak chcecie zobaczyć, o czym dokładnie rozmawialiśmy, to możecie sprawdzić na wczorajszym odcinku Kalucha. Halo, dziadzia. Halo, Dwayne. Słuchaj, bo robisz coś konkretnego? I wiesz co, nie, ale mam małą niespodziankę i będę to musiał... Czekaj, zanim cokolwiek powiesz, to jak masz dla mnie niespodziankę, to zrób mi jeszcze większą niespodziankę i weź po mnie skocz, bo akurat oddałem samochód do takiego, nie wiem jak to nazwać, warsztatu z detalingiem, czy jakoś tak, i tam mój znajomy mi się nim zajmuje, więc aktualnie sobie idę na piechotę przez niebezpieczną dzielnicę. A powiedz mi, gdzie to jest? No wyślę ci GPS-a. Dobra. No hej. Ej, bez kitu, widzowie, powiedziałem niebezpieczna dzielnica, bo idę obok chińskiej dzielnicy. Masakra. Niespodzianka od dziadzi to w sumie nie wiem, czy to może być coś dobrego. Jakby wszystko, co z dziadzią kojarzy mi się może tak niezdarnie. Nie powiem, że źle, ale bardziej tak niezdarnie i zazwyczaj to się dobrze nie kończy. Wiecie, dziadzia ma już swój wiek i czasami już takie pomysły są po prostu strasznie odklejone. Ale to nie zmienia faktu, że go wszyscy bardzo lubimy, prawda? A, przyjechał tym swoim. Maćko, Bośko, jak oni jeżdżą? Witaj, Dwayne. Cześć, dziadzia. Co tam? Dobrze, a u ciebie? Niespodziankę małą mam. Jaką? Się przekonasz. No dobra, a ile to zajmie? No jedziemy na Sandy. Na Sandy? No możemy pojechać, no i tak nie mam nic do roboty teraz. No i dobrze. No to jedź. To jedź. A będę się cieszył? Będziesz. Na pewno? Na pewno. No dobra, dziadzia, ufam tobie. No tak tylko powiedziałem, ale wcale mu nie ufam, widzowie. Już się zaczyna martwić, jak jedziemy na Sandy, to ja nie wiem, co mam przygotował. No to co tam masz? Gdzie jedziemy w ogóle? Zaraz będziemy. To co to takiego w Sandy jest? Jezioro tylko i wyłącznie. Choć ostatnio to jezioro mi się źle kojarzy. Coś jeszcze jest. Co? Co to jest? Samolot. Co, na wakacje mnie zabierasz? I nie, na przelot romantyczny. Co? No przelecieć się lecimy, no Boże. Jak przelecieć? To... Normalnie. A kto będzie pilotował? Ty, ja nie wsiadam. No wchodź, nie gadaj. Dziadzia, ty nie mówiłeś, że jesteś pilotem. Ty o mnie wielu rzeczy nie wiesz. Ale tu po co mamy się przelecieć, nie? No po, chodź. Serio, jesteś pilotem? Tak, chodź. No w sumie chyba tak samolotu by mu nikt nie oddał, jakby nie był tym pilotem, prawda? Nikt mi go nie oddał, sam sobie wziąłem. No może lepiej nie wsiadać? Nie wiem, dobra, wsiądę. No raczej nas nie zabije, bo to było bez sensu. Dobra, ale tylko raz. Wiesz co? Ja wolę siedzieć z tyłu, bo tu się lepiej drzwi otwierają. Dobra, okej. Mniej więcej miejsca. Dziadzia? No? No dobra, niech będzie. To gdzie lecimy? Nie wiem, gdzie nas gwiazda wiedzie. Ty, rzeczywiście potrafisz latać. Pięknie. No dziadzia, super, wow. Przygotuj się na widoki. No już się gotuję na to. Ten gościu rzeczywiście potrafi latać samolotem. To bardzo dobrze, bo ktoś taki nam się właśnie przyda w naszej bandzie. Mamy pilota, widzowie, ale jaja. Trzymasz się? Trzymam się, dobrze jest. Od kiedy latasz samolotami? Wow. Hej, zrzygam się. Dobra, już. Kurde, aż mnie zatkało, słyszałeś? A tak serio, dziadzia, to o co chodzi? No o co chodzi, no bo... Zakochałeś się pewnie, dziadzia. Czy moja trasa podróżna się przyjdzie ten? Co? Dobra. Nie, no ale szczerze, no wziąłeś mnie na lot, bo masz jakiś cel, pewnie chciałeś o czymś ze mną porozmawiać. Coś zmajstrowałeś. Co? Majstrowałeś coś. Widzicie, nie ma sensu, wiesz? Czemu nie ma sensu? Bo chyba wlecimy w most. Nie, no ale tak całkiem serio, dziadzia, ty sobie nie rób ze mnie teraz jaj. Robię. Dziadzia, nie rób tego, nie? Nie, 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 a! Nie! O Jezus Maria, ty jesteś starym prykiem, śmierdzielu, fanfrocu ty zakręcony. Co ty robisz? Przestań! Dobra, powaliło cię? Ty serio masz jakiś problem ze sobą.
Może to starość? Nie no, ale tak całkiem szczerze, już bez wyzwisk, co się dzieje? Nic, no po prostu ci chciałem zobaczyć, czy się podoba. Nie wiem, to jest podejrzane, widzowie, że on mnie bierze na przelot samolotem, tak z dupy. I drugi mój. Dobra, już spokojnie. Na pewno myślałem, że się zakochałeś, czy coś, nie wiem. Wszystko i dobrze. No dobra, to co, latamy tak bez sensu, czy co? Dobra, Dwayne. No. To wszystko się kończy? No. Pierwszy, kończy nam się paliwo. A? No, pierwszy, drugi, nie umiem lądować. Co? Nie umiem. Taty, teraz sobie jaja ze mnie robisz, lądujesz normalnie. Co? No nie umiem. Jaja sobie robisz. No nie umiem lądować. Nie, nie, to są jaja teraz, dziadzia. Ja nie umiem. Ty tak serio? Tak serio. Nie. No ty mówię serio. No ty jak umiesz startować, umiesz lecieć, no to chyba lądować też potrafisz. To co ty tworzysz? Nie wkurzaj mnie. Kursu nie zaliczyłem. Co? Kursu nie zaliczyłem. No to ty nie jesteś pilotem w końcu? Dziadzia, gadaj mi teraz serio, co my tu właściwie robimy, bo zaczynasz mnie drażnić. No nic, no chciałem, żebyś mnie nauczył teraz się lądować. Myślałem, ale przecież ja nie potrafię latać. Chyba ci się osoby pomyliły. To ty nie umiesz? No ja nie umiem. I to mamy problem. Co? Bo nam się naprawdę paliwo kończy. Przestań, dziadzia. Ja zaraz mu urwę łeb, widzowie. Urwę mu ten siwy łeb i wsadzę. Odpalaj to. Widziałem kluczyk. Próbuj. Odpal. Czekaj, dobra, odpalił. Ale kontrolka już jest na zero praktycznie. A ty nie znasz nikogo, kto by mógł nam pomóc może wylądować? Dziadzia, ty mnie nie wkurzaj, tylko ląduj. Ale no nie umiem. No nie rób se jaj. Nie robię. Nie rób se jaj. Nie robię. Dwayne, ja ci mówię serio. Nie, no ja nie potrafię. Chcę wylądować, nawet spadochronu nie mam teraz. No ja też nie umiem. Nie wkurzaj mnie. Dziadzia, nie wkurzaj mnie. Ja ci mówię serio. Ląduj tym zasranym samolotem. Nie umiem. Ty stary pierniku, ty. No nie umiem, kogoś to może umie. Nie będę dzwonił, tylko wyląduj. No ty jesteś pogrzany. Ląduj tym samolotem. Dziadzia, co ty w ogóle odwalasz? Ty jesteś rozsądny, wsiadamy do samolotu, ty nie umiesz lądować? I ci, że nie zdałem kursu na lądowanie. W dupie to mam. Zabrałeś mnie w powietrze, to teraz mnie z tego powietrza. No. Patrz, bo zgasam drugi raz. Mam to w dupie. Ej, pomóż! Przestań! Odpalaj ten silnik! Odpalaj ten silnik! Ja pierwsze nie wytrzymam zaraz. On sobie robi ze mnie jaja. No odpalaj ten silnik! Zrób coś, nie próbuję. Dobra, załamał chyba. Ty sobie jaja robisz. Co? Słabo mi. Przestań, dziadzia, nie rób sobie teraz ze mnie jaj. Nie robię. Nie rób sobie ze mnie jaj. Nie robię. Nie rozumiem, po co my wsiadaliśmy do tego samolotu? Nie wiem, ale ręce mi się trzęsą. Dziadzia, nie rób sobie jaj. Masz pas na lewo, weź, wyląduj. Dwayne, łap za ster. Nie, nie, ja nie umiem, nie umiem. Przysiadam się. Nie, dziadzia, nie, dziadzia! Przysiadam się. Cholera, co jest? Widzowie, jestem za sterami, jak się tym leci? Dziadzia, nie umiem tym sterować. Drążek do siebie to do góry w dół, od siebie to w dół. Tak, do siebie. Na lewo, to na lewo, na prawo. Tylko tyle wiem jeszcze przepustnica, to jak... Zamknij się, ty stary pajacu. Dziadzia, co jest? Czemu się nie odzywasz, dziadzia? Widzowie, co jest? Ty, on zemdlał, widzowie. On śpi. Co za stary freak, jak ja mam wylądować w ten gówniany samolot? Nigdy nie latałem samolotem. Ja pierdzielę, takiego końca sezonu to jeszcze nie było w tej serii. Aha, co ja mam zrobić? Cholera, kto umie latać? Kto umie z moich znajomych latać? Ja pierdzielę, kto? Kurde, nie wiem, dzwonię do Śpi ten stary frajer, ja pierdzielę. Dobra, dzwonię do Raxona. Raxon, właśnie, Raxon. Halo? No, co jest? Stary, musisz mi pomóc. Co? W czym? Co jest? Nie pytaj, po prostu nie zadawaj głupich pytań. Jestem w powietrzu, lecę z jakimś samolotem, a nie umiem latać. Ale co, jak ty się wzbić w powietrze? No, nie wiem, co mam robić. Nie umiesz to nie lądować? Jest śmieszne teraz, Raxon. Dobra, sorry, nie umiesz lądować samolotem? Nie umiem latać samolotem, nie wiem, co mam robić. Rzuca mi tu dobra, na prawo, dobra, na lewo. Dobra, opanuj się na chwilę. Umiesz jakoś, masz wolant po środku, tak? Tak. Dobra, ustaw się jakoś, masz jakieś lotnisko blisko? Czy cokolwiek? No latam tu w okolicach Sandy. Dobra, ustaw się w osi prostej do pasa, tak żebyś mógł wylądować idealnie. Ale czekaj, jak do góry podnieść samolot? Szybko, bo lecę na dół! Wolant do siebie. O, dobra, ciągnę. O, wzbijam się, dobra, o. Tylko nie za mocno, bo będziesz miał problem. Okej, ogarniam. Między siedzeniami, masz dźwignię tak. Przepustnicy. Dobra, widzę, no co teraz? Kontroluj prędkość i spróbuj skierować się w stronę. Koła. Masz dźwignię obok horyzontu. Czekaj. Przeciągnij ją w dół. Spróbuję, zobaczymy. O jest, dobra, mam. Pięknie, dobra. Ustaw się na pas, jakkolwiek. No jakkolwiek właśnie lecę do góry nogami! Co ty robiłeś? O, dobra, nieważne. Jest, nieważne, panika. Wybacz, panika. Jasne. I ty masz w ogóle paliwo? Gdzie jesteś? Nie, mam mało właśnie. No mogę przyjechać do Sandy, jak potrzebujesz. Stary, nie wiem, jestem nad lotniskiem. Ustaw się, nie wiem, gdzie ty jesteś, naprawdę. Nie mogę ci nawet na rowerze znaleźć. Dziadzia, zamknij się teraz.
teraz, ty stary frajerze. A co robić? Nie gadam z tobą, zamknij się. Raxo, mów mi, co mam robić. Ta prędkość mi spada strasznie. Przepustnicę do przodu. Tylko nie za mocno, nie za mocno, nie za mocno. Rzuca strasznie samolotem. Wiem. Widzowie, ja latam na myszce, nie mam numpadów. Latam na myszce, to jest dramat. Ustaw się w stronę pasa. Mam cię na radarze, widzę cię. Jezus! Dobrze, ustaw się w stronę pasa. Jezus! Dwayne, bo lekko nos w dół. Lekko! Nie wiesz nawet jak klapy włączyć, więc to już nic nie ważne. Ustaw samolot w osi poziomej i współzelądować. Widzę! Po prostu dotknij pasa. Nie dotknę, muszę wykręcić. Dobra, wykręcam na pas. Silnik zgasł, silnik włączony! Ej, Raxon! Silnik włączony! Nie mogę podnieść dziobu! Dobra, wyląduj, jak dotkniesz tylko pasa, od razu przepustnij za siebie. Jest! Żyjesz? Jest! Widzowie, padła mi teraz kamera, bardzo was przepraszam, ale padła mi kamera, w ogóle przeżyłem to, nie widzicie mojej teraz twarzy, ale przeżyłem ten zasrany lot, no po prostu dramat, powaleni są ci ludzie, powalony jest ten dziadzia, urwę mu łeb, urwę mu jaja i nie wiem co z tym zrobię, widzowie, ale dramat. Dziadzia! No. Nie gadam z tą. Ale Dwayne, o co ci chodzi? O co mi chodzi? Przeżyliśmy. Ja nie umiem latać samolotem, prawie zginęliśmy. Dałeś radę. Tak, daliśmy radę, super. Razem użyjemy zgrany duet. No, nie wkurzaj mnie. Następnym razem, jak będziemy mieli jakąś akcję lotniczą, to ja będę prowadził, będę startował, a ty będziesz lądował. Pocaj mnie w dupę, ty siwy bąku. No ale co ci chcie? No stary, no tak się nie robi. No i zapomniałem o tym, że no zapomniałeś, to się dopytuj następnym razem, a co jakbym nie wylądował? No to byśmy mieli mały problem, ale wylądowaliśmy. Dobra, poradzisz sobie sam z tym samolotem, nie mam humoru. Dramat. Co to miało być, wytłumaczki? Nie wiem, w kontakcie. Weź, nie mów, Raxo. Papa. Wziął mnie na przejażdżkę samolotem, niby spoko, niespodzianka. I stary frajer nie potrafi wylądować samolotem. Wiesz, jakie to mi stracha nadpędziłeś ty? Weź mi nie mów, ja sam się obsrałem. Boże, szczerze, tragedia. Przy tych wszystkich rzeczach, co ostatnio się dzieje, to była najbardziej stresująca rzecz. Rozumiem. Ale gówno. I teraz wtyka do mnie, niech wali. Ale ja co tam? Jakoś leci, wiesz, próbuję w sumie ogarnąć jakikolwiek kontakt z zagranicy, żeby znaleźć sobie wolny korytarz. Czekaj, mam telefon, stary, przepraszam cię. Mam informację. No mam informację. No, dawaj. Mieli się spotkać na rzeźni i Hinole. O której? Tego nie jestem pewna, ale się dowiem i jak najszybciej ci napiszę, bo no znowu zadzwonię, nie? Dobra, to daj znać, kiedy tam będą i co to wszyscy? Tak, będą wszyscy teraz. Dobra, to no dawaj znaka. Dobra, potem się odezwę. Okej, dzięki. Marka. Wybacz, telefon miałem. Co tam się dzieje? Ano nic, wczoraj w końcu uspokoiłem sytuację z pewnymi cwaniakami, z którymi miałem problem. Pamiętasz, jak gadałeś o Chińczykach? No, pamiętam. No, to utarłem im nosa w końcu, wiesz? No, wreszcie, coś się z nimi stało. A to nie słyszałeś? Myślałem, że echo obiło się na mieście wczoraj. No, trochę się obiło, nie powiem. Ta sprawa z restauracją to moja sprawka. Bardzo dobrze. Tak? To są w sporym zagrożeniu na mieście, nie chcę ich tu mieć. No to dobrze, to się akurat ten, to się możesz mi przydać dzisiaj, bo to jeszcze nie koniec. A co będziecie robić? Wiesz co, zostały niedobitki, podobno jeszcze jakieś dwie bandy od nich są i mam akurat tam gościa w środku, który... Gdzie są? No właśnie gdzieś w Los Santos. Kurde. Mają się dzisiaj spotkać, no i dlatego gadałem ze swoim znajomym, żeby zrobić im niespodziankę. Wiesz, jasne, zakończyć rozumiem. Sprawy raz na zawsze i pozbyć się tej bandy z tego miasta. Chcesz pomóc? No pewnie, że chcę. No to dawaj na dobra. Dobrze widzieć was, panowie. Z wzajemnością. No wszyscy. Dave jak zwykle odklejony. Tak, widzę właśnie. Jak wojskowy. Brakuje tylko, żeby jeszcze czołgiem przyjechał. Nieważne. Nie krać. Czekamy tylko na cynk od mojego ziomeczka i ruszamy. Będziemy mieć Chińczyków w jednym pomieszczeniu, prawdopodobnie, więc dobrze byłoby ich złapać żywcem. Niech poznają swojego oprawcę, prawda? Dokładnie. Ja nie mam nic do... Właśnie dostałem lokalizację. Przydałoby się ogarnąć jeszcze jakąś furę. Czy jedziemy osobno wszyscy i spotykamy się na miejscu? Można. Wszyscy w kominiarkach? Pamiętajcie, że trzeba to zrobić na cicho i oni pewnie będą w środku. Czekajcie, ja się dopytam. No halo? No siema. Jak to tam wygląda? No jest kilka tu pojazdów sportowych i jakiś van jest. Ale co, wszyscy są w środku? Tak, wszyscy są w środku. Organizują to właśnie teraz. Spotkałem się wszyscy. A ktoś stoi na zewnątrz?
Na razie nikt. No dobra. Nikt nie stoi. Spróbuj ich utrzymać jak najdłużej w środku, co nie? Pamiętaj, dobra, żeby się ujawnił, jak będziemy na, w środku, możemy się pomylić. My tam będziemy za niedługo, więc uważaj jak, na siebie. Jak mam ci pokazać, że to jestem? Bo możesz nas pomieszać też, nie? Wiesz co, postaramy się zrobić bez ofiar, to po prostu wyjdziesz z tłumu wtedy. Dobra, dobra. To bądźcie zaraz i na cichłe najlepiej by było. Dobra, tak to zrobimy. Dobra. Dobra, panowie są w rzeźni. Już kiedyś ich widziałem w tym miejscu. Musimy to zrobić naprawdę cicho, żeby nikt nam nie uciekł. Ostatnia akcja z nimi, więc naprawdę profesjonalnie. Rozumiemy się? Rax? Jest. Tak jest. Wszyscy? Tak jest. Rozumiane. Zrobimy tak, że ja z Raxem wejdziemy od tyłu. Na głośno czy na cicho? Jeszcze na cicho, na cicho. Cały czas mówię na cicho. Dlatego ja z Raxonem wejdziemy od przodu, a wy zajmiecie się tyłem, co? Okej, okay, tak jest. Dobra. No. Na mój znak wchodzimy i czekacie, aż my będziemy mieć kawałek dalej do przejścia. Jak my wyjdziemy z jednej strony, wtedy wy wchodzicie z drugiej. Dobra. Dobra, dawaj Raxon, jedziemy razem. Co, ty nic nie zakładasz? Wszyscy mnie znają w tym mieście, nie ma potrzeby. Co z twoim kumplem? A go do bagażnika zapakować. Dave se poradzi. To lecimy. Musimy złapać ich wszystkich razem, żeby wiedzieli, że to ja ich szukałem. Oj, dostałem cynk, że jeden stoi na dworze. To się nim zajmiemy. Dobra, to będzie nasz pierwszy cel. Zaznacz mi te rzeźnie, jak możesz. Nie znasz drogi? Przecież znasz całe miasto. Znam, ale dla bezpieczeństwa zaznacz. Dobra, dobra. Jedź prosto po prostu. Za 50 metrów skręć w prawo. Tutaj, tutaj w prawo, w prawo. Patrz, widzisz tutaj... Kuruma? No, kurumy. Trzy kurumy, co jest? Dobra. Zmył się, przemówiłem mu. Dobra, mamy przód, ale oni wchodzą od przodu. Czekaj, o co? Przecież znam to miejsce. Już kilka razy tu byłem, ale... Przecież to jest rzeźnia. To jest tył, to jest... Wiem, ale oni tu przyjęli wszystko. Tam, gdzie stoją auta, jest przód. No to dobra, to idźcie od drugiej strony. My wejdziemy tędy jednak. Idźcie tamtędy. To co, Kumiki, przyjacielu? Ostatnio dość często wyciągamy te nasze zabawki. Nie, to... Miejmy nadzieję, że to ostatni raz jak na razie. Chciałbym trochę odpocząć. Nie, dla mnie to codzienność. Padniesz na bankiet? Padnę. Dobra. Gotowy? Urodziłem się gotowy. Dobra, to wchodzimy. Po cichutku. Idę przodem. Słaniam. Widzisz kogoś? Nikogo nie ma. Nie chcę się tarzać, bo się uwalę od tej krwi. Nie. Tutaj czysto, aż dziwne, co? No Boga? Strasznie. Co jest, Irena? Gdzie oni wszyscy są? Tutaj chodź. Podejrzany. Może są tak osłabieni, że już nie myślą. Albo to jest zasadzka. Albo zasadzka. Patrz na tył idę też. Widzisz kogoś? No czysto. Ty dobra, wchodzimy, wchodzimy. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, wiesz? Dawaj tu parcie między mięsami. Ostatnim razem byli tutaj, wiesz? Ping pong, ping pong. Czekaj. Nie, te, se, te. Kła się, pian hua. Dobra, widzę ich. Strzelanina, co? Nie, nie strzelamy. Spróbujemy ich spacyfikować. No, poddajmy ich. Tak będzie najlepiej. Dobra. Może jeszcze czegoś się dowiemy. Chłopaki wejdą z drugiej strony, więc będą otoczeni. Czekaj, napiszę Quickowi. Dobra. Nie masz innej broni, żeby się bardziej wystraszyć? Nie, spokojnie. No dobra. Tutaj dobrze strzelam. Z mojego koła ciężko nie trafić. Dobra, gotowi? Łapy! Ręce do góry! Łapy! Łapy na widoku! Łapy na widoku! W jedno miejsce! Pod ścianę na lewo wszyscy! Zamknąć pyski, bo będę urywał języki! Na korana, już! Pod ścianę! Pod ścianę ich tu! Chilling! Tam, pod ścianę! Zamknąć się! Zamknąć się! Druga ściana! Panowie! Mamy ich. Za jedno słowo i będziemy naprawdę urywać języki. Nie jestem w humorze, ale nie wiem, czy mnie kojarzycie, przyjaciele. Jak mogę was tak nazywać. Troszeczkę potrwało, zanim się spotkaliśmy w cztery oczy, co? Wcześniej próbowaliście na inne sposoby. Porywając mnie, porywając moich ludzi. Pewnie się zastanawiacie, kim jestem. Mogę wam przypomnieć. Dwayne mam na imię. I co taka cisza, co? Głupio wam, że człowiek z ulicy... Człowiek South Central zrobił taką wielką bandę. Jak to, to ty? Nie, ty to żyjesz? Twoja stara, pajacu. Ty żyjesz? No nie widzisz? I co, myślicie, że specjalni zabójcy pana są tacy dobrzy? Zobaczcie na siebie, stoicie teraz w rzeźni na kolanach jakby zbite kurczaki. I nic lepszego niż los tych kurczaków was nie czeka. Bardzo mi przykro, ale tutaj kończy się wasza przygoda. No cóż, to chyba tyle ode mnie. Pilnujcie ich, Raxon, chodź ze mną. Mamy to. Pytanie, co teraz? Mogę się nimi zająć. Ale że co? Po prostu obserwuj. Wiesz co? Poczekaj jeszcze chwilę.
Może byś wyjął coś z tego. Ktoś tu na pewno musi coś wiedzieć, czy jest ich więcej. Lokalizacja drugiej bandy, czy to są obie te dwie? Zostaw chociaż jednego. Dobra, którego sobie życzyć? No to ty się już dowiedz. Dobra, Quickie, tak. Leo, Dave. Który z was ma najsmutniejsze życie? Tak. I kolego, chodź, zapraszam. Dzieci, pocisz. Ta, Rax się nimi zajmie. Tam idź. No i chyba po ptakach, co? No idź, wariacie. No. Mamy to. Dobrze wykonana akcja. Mamy to, no. W końcu. O, no łatwo nie było, ale skończymy jakiś rozdział. Zamknij im tam pysk, Rakson. No co? No to co, panowie? Trzeba to jakoś zacelebrować. Zanim długo otwieramy hotel, ciebie też zapraszamy. Fajnie było z tą współpracować. Jakbyś jednak szukał dalej roboty, to myślę, że co? Wykazał się chłopak, co? Gratulacje. Także, no co? To chyba nie jest tu po nas. Po te ciała chyba, bo ja słyszałem strzał, jak on tam miał? Rakson. Poczekajcie. No, powiedział coś? Pomyślałem, że możemy go gdzieś zabrać w pewną miejsce i wtedy nam dużo powie. Wiesz co? Myślę, że zostawimy go Leo. Leo już wie, jak się tym zająć. Było dość głośno. No, wszystkimi było. Się zająłeś tam? Tak, wszyscy razem. Ty to jednak nie masz serca, co? A po co mi serce, jak można mieć kałacha? To prawda. Leo, tam masz przesyłkę z tyłu. Piwnica, hotel i wyciągnij, co się da. Upewnij się, jasne. Że to było ostatni Chińczyk w tym mieście. Jasne. No ja spadam. Ryty ty, też, Quickie. Tak? Tak, on się zwołał. Tak, Quickie. Przeszukaj schowki w tych samochodach. A może posprzątać po nich tam coś? Tak, Quickie z Dave'em, ogarnijcie tutaj tą spelunę. Bez śladów, proszę. Tak jest. Dobra, Rakson. Mam wam pomóc? Możesz pomóc.